Ryk silnika, zapach spalin, wylatujące chłodnice i drzwi samochodów. Takie właśnie były emocje podczas czwartej rundy Warmińskiej Ligi Wraków o pierwszy Puchar Starosty Powiatu Śląskiego Nowa Wieś 2020. Emocje towarzyszące wydarzeniu były ogromne. Do tego szczytny cel, czyli pomoc na kosztowne leczenie małego Jasia. Stanowiło to dodatkowy bodziec do działania, zarówno dla uczestników imprezy, jak i organizatorów. Zawodnicy i kibice, którzy trafili mimo przeszkód na wyścigi, dzielnie wytrwali do rozdania nagród, mimo słonecznego żaru, który lał się tego dnia z bezchmurnego nieba. Niestety, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, konieczna była rezygnacja z parady wraków oraz udziału publiczności w całej imprezie. Kibice jednak w niewielkiej liczbie pojawili się na wyścigach. Jednym z nich był pan Marek, znany z portalu złomowisko.pl. Się właśnie w tym miejscu, bo tu odbywają się zawody wraków, które były zorganizowane dlatego, abyśmy mogli pomóc choremu Jasiowi. Jasie ma 4 miesiące. Potrzebuje naszego wsparcia. Organizatorzy zdecydowali się na zbiórkę pieniężną. Bardzo duża liczba osób, która się zapowiedziała na tym wydarzeniu, niestety nie mogła do nas przybyć z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19. Jednakże bardzo serdecznie chciałabym podziękować, że organizatorzy właśnie zgłosili się do mnie, do starosty powiatu sztumskiego, celem uhonorowania swoim patronatem tego wydarzenia, bo jesteśmy po to, aby pomagać i wspieramy takie inicjatywy, będziemy je wspierać. My to już startujemy od piekła zeszłego roku, jak odbywały rajdy w tamtym roku, także już i w Grunwaldzie uczestniczyliśmy i w kilku wyścigach, także to nie jest nasza pierwszyzna. Mhm. Jak się nazywa grupa? Walmart Team. A to jest taka rodzinna? To jest rodzinna bo my mamy firmę Walmart budowlaną. Także dużo ludzi, to by firma przyjechała, to ze 100 ludzi więcej by było. A jakie straty są w samochodzie po takim... No różnie, wie pan, tam różnie się zdarza. Straty. A teraz co się stało w tych biegach? Chłodnica wysiadła, ale dojechaliśmy do mety i wszystko dobrze, zajęliśmy drugie miejsce. Tam w jednym okrążeniu jechaliśmy bez chłodnicy, także... Bez chłodnicy? Tak. To się dymiło dlatego, no, tak? No, tak. A szyba poszła jakoś? Nie, chyba. W jednym, tak, u wnuka. Tu szyba poszła, u wnuka. Że na wszystkie wraki, które są uczestniczymi, jest wspaniała zabawa. Jak pani się podoba ta impreza? Bardzo. Pomysł na to, żeby się ścigały wraki samochodów? Bardzo. Jestem za. A to są pierwsze pani wyścigi wraków, które pani ogląda? Nie, to są wszystkie, które są i jadę wszystkie jeszcze. A w jakich miejscowościach pani działa? W Kopytkowie, w Grunwaldzie, w Bobowie, piekło było pierwsze, Ostruda, no i na Babie.
bardzo sponsorom, organizatorom Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie, służbom, które również czuwają nad bezpieczeństwem uczestników. I przepraszamy jeszcze raz wszystkich kibiców, którzy chcieliby z nami być w tym miejscu, ale niestety nie było to od nas zależne. A na pożegnanie imprezy odbyła się runda na biegu wstecznym. W kategorii młodzież zwyciężyli Szymon i Andrzej Czuczko, w kategorii kobiet Małgorzata Wichrowska i Patrycja Trocka, w kategorii mężczyzn Jarosław Norkowski. Na biegu wstecznym najszybciej pojechali ponownie Szymon i Andrzej Czuczko. Chociaż zbiórka charytatywna potoczyła się inaczej, bo z powodu epidemii konieczne było zorganizowanie imprezy bez publiczności, zwycięzcy turnieju oddali swoje nagrody pieniężne na rzecz chłopczyka. Na leczenie małego Jasia zebrano łącznie około 3400 zł.